Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test bezszczotkowej szlifierki mimośrodowej od Ryobi. Jest to model RROS18C z serii HP. Zapraszam na film. Ok, słowem wstępu, jak zwykle muszę powiedzieć, że sprzęt mam od Ryobi bezpośrednio i Ryobi mi nie płaci za filmy i oczywiście nie wpływa w żaden sposób na moją opinię i na to, co znajdzie się w tym filmie. Dobrze, słuchajcie, nie miałem jeszcze szlifierki mimośrodowej od Ryobi na akumulator ani żadnej sieciowej. Trochę ich sprzętu już przerobiłem w życiu, co tu dużo mówić. Jest sporo tego na moim kanale, ale szlifierki jeszcze nie miałem. Tym razem jest to OnePlus HP, czyli teoretycznie najwyższy model od Ryobi. No i jest oczywiście z silnikiem bezszczotkowym, co też jest fajnym gdzieś tutaj przeskokiem, bo jednak nasz czas pracy na akumulatorze powinien się wydłużyć. Jeśli chodzi o podstawowe parametry, amplituda oscylacji, no bo to jest dla niektórych najważniejsze, jeśli chodzi o szlifierkę mimośrodową, to 2,5 mm. Czy dużo, czy mało? No oczywiście sieciowe, mocniejsze maszyny mają 5 mm, ale oczywiście też nieraz widziałem amplitudę oscylacji typu 1,2 mm, 2 mm i tak dalej, więc 2,5, myślę, że taki złoty środek jak na akumulatorową szlifierkę. Kolejnym oczywiście najważniejszym chyba też parametrem takich szlifierek to jest oczywiście rozmiar talerza i tutaj mamy 125 mm, czyli chyba największy standard, jak i najpopularniejszy standard. Jeśli chodzi o samą stopę, rzep z tym takim krótkim włosiem, ja jestem fanem, nieraz wam jakieś szlifierki testowałem i mówiłem, że z doświadczenia przynajmniej te, które miałem, zawsze jak był ten taki krótki włoś, to po dłuższym czasie sprawowało się to lepiej mi to trzymało rzep. W zestawie też mamy rzepy. Oczywiście przyczepność rzepów w zasadzie zależy też od samych krążków ściernych, jakie po prostu sobie kupimy. W zestawie mamy trzy krążki, 80, 120 i 240. Zobaczmy przynajmniej te z zestawu, no bo słuchajcie, możecie taki zestaw 10-pak kupić, no może w tych czasach już nie za 10 zł, ale powiedzmy za 15 gdzieś dorwiecie i one przeważnie odpadają od patrzenia. Jak kupicie coś trochę lepszego, to nie dość, że już zyskujecie na szlifowaniu, to jeszcze na tej przyczepności. Nie będę za bardzo jakoś dociskał. Myślę, że będzie ok. Te rzepy też dużo lepiej się przyklejają już po pracy, jak dociśniemy do materiału. Wygląda raczej, że wszystko będzie spoko. Teraz troszeczkę docisnę mocniej. Wydaje mi się, że powinno być spoko, ale to już zobaczymy w praktyce. W zestawie oczywiście jeszcze mamy pojemniczek na nasz urobek i jest to pojemniczek, że tak powiem, że się nie ściąga tego worka, nie ma tu żadnego zameczka, nie jest on na żadnej gumce, sprężynce, takich dziwnych wynalazkach. Jest on usztywniony w środku plastikową, taką formą, że tak powiem, czyli opróżniamy go po prostu tak. I to też mi się bardziej podoba niż tutaj jakieś te zameczki, wytrzepywanie w ten zameczek to wchodzi. No to według mnie jest lepsze rozwiązanie. Słuchajcie, co do prędkości obrotowej, to tutaj mamy podane 22 000 OPM. Wydawało mi się to za dużo na prędkość obrotową, jeśli chodzi o taką szlifierkę, słuchajcie, akumulatorową. No i tutaj to jest napisane, że to jest skok orbitalny bez obciążenia w instrukcji. To jest właśnie te 22 tysiące na minutę. Natomiast prędkość bez obciążenia to jest od 7 do 11 tysięcy obrotów na minutę. Co, słuchajcie, jeszcze ważne, to szlifierka oczywiście ma regulację obrotów, 3-stopniową. Ok, są takie, co mają w pokrętle 6-stopniowe. Ważne, że jest jakakolwiek regulacja. Zresztą chyba jednak w szlifierkach akumulatorowych 3-stopniowa regulacja jest popularniejsza. Natomiast sama budowa pewnie od razu Wam się rzuciło w oczy, troszeczkę nietypowa, że tak powiem. No jest to nic innego jak tak naprawdę ten uchwyt na baterię. No wiadomo, Ryobi ma swoje baterie od wielu lat niezmieniane, które nie są wsuwane, tylko wciskane. No nie wsuwane, tylko wciskane. Dobrze wiecie, o co chodzi. Generalnie przez to moim zdaniem jest to chyba jedna z niewielu szlifierek, która ma baterię montowaną bokiem, bo większość ma oczywiście wsuwaną od góry. Natomiast no tutaj raczej by się wsuwanej od góry ciężko można, no tutaj jest miejsce, wiecie, gdzie wchodzi ten element baterii i tutaj jest troszeczkę przez to powiększona szlifierka, żeby gdzieś to weszło. Tak, od boku, no to gdzieś to by lądowało w silnik, w tarczę, od góry by powiększyło szlifierkę, więc musiało to być tak rozwiązane. Tutaj mam czwórkę, czwórka waży mniej więcej tyle, co piątka, czy to przeważy? Nie przeważy, ta bateria jest nisko osadzona, tutaj wejdzie moja dłoń, aha, wy tego nie widzicie, przepraszam, tutaj wejdzie moja dłoń, bateria jest nisko osadzona i jakoś, zobaczcie, nawet jak wezmę, to wraca na swoje miejsce. Myślę, że takie szlifierki z 12 nikt nie będzie używać. Dobra, jak już była wpięta bateria, zobaczmy, jak sprzęt pracuje. Tutaj ogumowanie, tu znowu nie widzicie, czekajcie, po prostu zróbmy to. O tak, krzychu, będzie łatwiej. Ogumowanie, tak jak mówiłem, tutaj też. No i co, słuchajcie, tutaj mamy przycisk do odpalenia szlifiereczki, tutaj do zmiany obrotów. Odpalmy. Ok, odpala się na jedynce. Na jedynce przyjemnie, nie jest głośno, no ale gorzej będzie pewnie na trójce. Ok, czyli w ogóle to leci w dół. 3, 2, 1 w ten sposób.
Dobra, okej. Okay. Nie jest tak źle z głosem. Miałem głośniejsze szlifierki. Paluchy tutaj lądują na te przyciski całkiem okej. Natomiast troszeczkę, bo tutaj te przyciski są oczywiście ogumowane, a tutaj ten seledynowy kolor, ta ramka, że tak powiem, jest plastikowa. Troszeczkę mi ten plastik wadzi pod paluchy. Szkoda, że nie jest to bardziej takie zaoblone. Ale no dobra, jest ok. No i szlifierka tak za bardzo nie ma możliwości innego chwytu, ponieważ czasami akumulatorówki mają gdzieś jeszcze tutaj albo jakoś tak tutaj rozwiązane z akumulatorem. No teoretycznie tu jest guma. Czy tak by się dało? Niby by się dało, ale wtedy no już ten akumulator raczej prowadząc ciężko będzie, bo byśmy musieli on tutaj dociskać, a wtedy już raczej tutaj nasze nadgarstki powoli zaczęłyby szorować o szlifowany element. Fajne oświetlenie LED, tego nie powiedziałem, a pewnie zauważyliście. 3 mocne diody. No fajnie, powiem Wam szczerze, tego chyba nie miałem jeszcze w żadnej, a przecież w szlifowaniu chodzi o to, żeby dobrze widać materiał i myślę, że te diody fajnie będą nam pokazywać wszelkie jeszcze jakieś tam rysy, które wypadałoby doszlifować, więc to spoko. Uchwyt ten na nasz worek i na odkurzacz z takiej strony, że powiem Wam, że nie powinien przeszkadzać. No jeżeli jesteście praworęczni, tak, no to będziecie szlifować w ten sposób. Jak już szlifierką będziecie się zbliżać do ciała, no to jednak odkurzacz będzie gdzieś daleko. W której ze szlifierek, nie pamiętam, w której było to z tej strony, że wtedy jak miałem tu wpiętą rurę do odkurzacza, to nią sobie cały czas haczyłem o brzuch. A nie mam dużego brzucha jak coś, a i tak sobie haczyłem. No ale dobra, dosyć gadania. Wrzucamy jeszcze tylko na wagę, bez akumulatora oczywiście, i zabieramy się za testy w praktyce. Kilogram 189 z workiem, gdyby ktoś szlifował na zewnątrz i tego nie potrzebował, kilogram 135. Montuję tutaj jakiś sprzęt, coś zbiorę do szlifowania i zobaczymy, jak ten maluch pracuje w praktyce. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy testy praktyczne. Akumulator piątka w pełni naładowana, na takim będziemy testować. Założyłem sobie papier 80, która była w zestawie. Pozbierałem sobie troszeczkę materiału, w lepszym, w gorszym stanie, coś tutaj też pomalowane jakąś lazurą. Słuchajcie, ogólnie szlifierkę mimośrodową, no ciężko jest jakoś pokazać na filmie mniej więcej, żebyście zobaczyli jej skuteczność, bo to też dużo, przede wszystkim będzie zależało od materiału i od użytego papieru. Więc ja tutaj troszeczkę poszlifuję, żeby było troszeczkę testu z praktyki i potem Wam powiem o moich odczuciach. Zaczynamy. Oczywiście będę szlifował na trzecim biegu teraz. Okej, mała przerwa. Już pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to większa moc niż chociażby w szlifierce Dedry, którą testowałem dla Was dawno, dawno, też bez środkowej tego typu na akumulator, ponieważ tą szlifierkę Dedry używam na co dzień i mam takie, że tak powiem, realne porównanie. Dociskam, to od razu czuję, że szlifierka ma moc i chcę wyrywać z ręki. Sprawdzę sobie jeszcze inne biegi. Chcę zobaczyć, czy na jedynce łatwo zatrzymać maszynę. Nie, praktycznie w ogóle jej nie mogę zatrzymać. Oj, ciężko. Dwójka bardzo fajna do narożników. Bardzo szybko się zatrzymuje, to jest też fajne w Dedrze, po wyłączeniu długo mi się ten talerz kręci, jak odkładam, to ona zawsze gdzieś tam jeszcze ucieka, więc to jest fajne. To jest takie mocno zażywiczone, to mi się bardziej klei. Zobaczmy tu jakiegoś suchara. Thank you.
Okej, powiem Wam, że troszkę mogłyby być większe obroty, natomiast na pewno nie brakuje siły tej szlifiereczce. Naprawdę ma siłę, nie zatrzymuje się, nie zwalniają te obroty. Jednak no, z przyzwyczajenia do sieciowych, które mają wyższe te obroty, wydaje mi się, że tak troszeczkę ten trzeci bieg ma za małe. Chociaż szlifuje to całkiem dobrze. Słuchajcie, przyniosę sobie papier 120, zobaczymy wtedy tą farbę i zobaczymy po tym szlifowaniu, jak trzyma rzep. O, mocno trzyma. Tak myślałem, że ten talerz będzie spoko. Fajnie, mocno trzyma. To są krążki z zestawu. Mogą być lepsze lub gorsze. Nie ma tu oczywiście żadnego producenta na tych krążkach, więc ciężko mi powiedzieć. O, kurczę, nie zabezpieczyłem woreczka na urobek, bo tutaj jest taki klik. Musimy go tak mocno, słuchajcie, wcisnąć na tyle, żeby ten klik się tu zabezpieczył. Widzicie? To jest takie zabezpieczenie. Dobra, spróbujmy sobie zobaczyć tę farbę. Chociaż pamiętam, że to chyba było coś mocnego. 120 papier. Okej, zbiera, chociaż nie jest tak super łatwo, ale ja z tego co pamiętam, ja tutaj jakiś test sobie robiłem, to chyba była lazura Remersa, ona jest naprawdę mocna. Aha, i kolejna rzecz, którą zauważyłem. No słuchajcie, tak ten test będzie wyglądał właśnie. Ja tutaj coś pracuję i jakieś takie odczucia na gorąco. Fajne jest to, że zobaczcie, tu jest włącznik maszyny, a tu jest regulator prędkości. I można sobie wyregulować prędkość przed włączeniem. Widzicie? I to jest świetne, bo w Deadrze miałem tak, że zawsze odpala się szlifierkę i nie pamiętam teraz, czy na jedynce, czy na trójce, i zawsze trzeba było tam sobie przeklikać na bieg, na którym chcemy pracować. Ja tutaj mogę sobie odpalić, na przykład jeżeli chcę na jedynkę, odpalam na jedyneczce. No i ten hamulec. Dla mnie fajna sprawa. Od razu odkładam szlifierkę. Okej, po tych kilku próbach, słuchajcie, mam dosyć czyste stanowisko pracy i przede wszystkim, nie wiem czy wy to akurat widzieliście na kamerze, ale nie unosiło się tu zbyt dużo pyłu. No oczywiście trzeba pamiętać, że musimy dobrać papiery, które mają odpowiednie otwory, jednak to jest raczej standard z tego co pamiętam. Zobaczmy ile jest w worku. No coś tam jest. No zobaczcie, szlifowania dużo nie było, a worek ładnie zbiera. Naprawdę spoko. Słuchajcie, na koniec małe porównanie. Postarałem się znaleźć deskę w naprawdę kiepskim stanie. Dwa podobne fragmenty bardzo znalazłem. Tutaj gdzieś był sęk, tam się jakaś tam gorszy fragment zaczyna, więc tutaj je znalazłem najbardziej podobne. I słuchajcie, konkurencja będzie oczywiście na kabel. Spółki profesjonalnej, co tu dużo mówić, zobaczymy sobie, czy jest przepaść, czy jest mała różnica. Nowy papier, teraz nawet go wręcz przy Was muszę otworzyć. 80, jakaś, słuchajcie, niemarkowa, nie ma też wyciętych kółeczek na odsysanie pyłu, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby obie szlifierki miały takie same warunki. Po tych testach tu zeszła jedna kreska. Słuchajcie, tak to zostawiam. Też każdy nie będzie przecież doładowywał przez chwilę, co chwilę szlifierki. Oczywiście tutaj na biegu trzecim, tam na najwyższym. 30 sekund powiedzmy dam na każdy fragment i zobaczymy jakie będą efekty. Odpalamy na trójce, próbujemy.
Wybaczcie, jeżeli to się będzie o sekundę różnić, bo liczę sobie w głowie oczywiście te sekundy i zobaczymy za chwilę, jak sobie tutaj poradzimy. Aha, markerem test napisane też specjalnie, żeby zobaczyć, jak zerwiemy markera. Tutaj dajemy oczywiście na maksa. Okay. No i właśnie słuchajcie, tam 12 tysięcy obrotów, ta 11, naprawdę mi się wydaje, że w sieciowej są większe te obroty. Nie wiem, czy to jest odgłos silnika, czy co, ale takie jest przynajmniej wrażenie. Natomiast jak wygląda szlifowanie? Kurde, powiem wam szczerze, ciężko się dopatrzeć, bo powiem tak, to co było na wierzchu, że tak powiem, no to te szlifierki zebrały. Tam już zagłębienie, gdzie to wychodzi, wiecie, ta decha z tartaku gdzieś, no to już ciężko się tam dostać, trzeba więcej tego materiału zebrać. Kurde, no. Czekajcie, stanę sobie pod innym kątem, żeby zacząć tą deskę. No jest to bardzo podobne, co tu dużo mówić. Dobra, inaczej. Na pewno nie ma tutaj jakiejś totalnej przewagi. Oczywiście im dłużej będziemy pracować, no to sieciowa będzie cały czas miała pełną moc, no bo jest sieciowa. Akumulatorowa może nam powoli słabnąć, no ale narzędzia akumulatorowe przecież nie są do pracy ciągłej. Dobrze, słuchajcie, krótkie podsumowanie. Zawsze na filmie powtarzam, że po to robię testy praktyczne, żebyście zobaczyli, jak to pracuje. Tutaj jest jednak ciężko oczywiście pokazać taką pracę, takie szlifierki, no bo tak jak powiedziałem, różny materiał, różne krążki szlifujące, różny docisk, różne akumulatory. Jest tutaj dużo czynników, które mają na to wpływ, dlatego co chwilę gdzieś tam przerywałem to i mówiłem wam o moich odczuciach, żeby to tak jakoś spiąć klamrą. Wydaje mi się, że ma naprawdę sporą moc. Ciężko to zatrzymać nawet na jedynce, ponieważ dużo tanich szlifierek ma ten problem, że te pierwsze, najniższe biegi są do niczego. Lekko dociskamy do materiału i maszyna staje. Tutaj nic takiego się nie dzieje. Na jedynce zatrzymać to naprawdę jest ciężko. A to piątka tylko, przecież pamiętajcie, że są większe akumulatory. Na początku filmu wam mówiłem, że to coś może mi opaluchy przeszkadzać? Nie, nic takiego, słuchajcie, ręka jakoś tak wędrowała, że mi to po prostu nie przeszkadza. Na plus też na pewno to, że ten jest taki ala hamulec, szlifierka bardzo szybko staje, można sobie wybrać biegi przed odpaleniem szlifierki, światełko, pierwszy raz mam szlifierkę z diodami LED i to na pewno się przyda, gdzieś w gorszych warunkach oświetleniowych, może nam to tak padać światło, że będziemy widzieć jeszcze jakieś rysy na materiale. Natomiast na jakiś minus, no to i w zasadzie, tak jak powiedziałem też na początku filmu, to jest w zasadzie jedyny sposób trzymania tej szlifierki, ponieważ jeżeli to tutaj, to ogumowanie miało służyć do tego, żeby złapać tak szlifierkę, no to na pewno nie da rady. To jest za nisko i ja mam małe dłonie, a i tak bym jeździł ręką szlifował zamiast szlifierką, bo inne szlifierki są tak rozwiązane, o chociażby właśnie tą, którą używaliśmy, sieciówkę, to możemy ją złapać tak, tak? I to możemy tak szlifować i akumulatorową, kurczę, która to była, nie pamiętam, czy Dedra, czy Echa, nie wiem, nieważne, ale też się dało, chyba obie, tak się dało złapać właśnie. Także tutaj tego nie da rady, natomiast samo wyważenie szlifierki jest spoko, ona nie chciała uciekać, nie wyrywała się jakoś, nie miała jakiegoś dziwnego prowadzenia ze względu na akumulator, nie przychylało ją i tak dalej. Urobek wydaje mi się, że też jest całkiem fajnie zbierany, jednak to wszystko jest takie oczywiście, wiecie, po kilku próbach tak naprawdę. No i mam nadzieję, że coś z tego filmu się dowiedzieliście. Dziękuję wam za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.